Maciek, mam drugą część twojego zawiasa. Marcinowi wyszło takie kółeczko. Wiemy, że były takie płacidła kiedyś. No, kolor jest jak z brązu. Niebieskawa, patyna piękna. Być może to jest to. Rycarek. Piękny. Z drugiej strony to jest ładne. No. No, ty to masz. Piękny stan. Ty to masz szczęście. Ja ci powiem. Raz na rogi się z nami i wszystkie fanty wykopiesz. Wiesz, jak mówią, nie? No. Piękne graty. Trzymaj moją, bo my akurat mieliśmy kumulację. No, krajcarek, ja wyciągnąłem takiego połówkę. Normalnie złamanego w pół, ale to pokażę na podsumowaniu. Zobacz co za siebie. Co? O, idzie Marcin, to coś pewnie ma fajnego. A to nie mam pojęcia co to jest. Ja wiem co to jest, monetka. Zaraz Marcin przyjdzie, co? Co tam, co tam? Zaczmy wychodzić ogólnie, wiesz tam. No. Tam monetka, jeszcze zapakowano. Aha. Patrz jak ładnie. Dawaj. Sprawdzamy. Albo guziol. Albo guziol. Nie, to będzie raczej guziol. Ale nic tu nie ma na nim. Gdzie to wstać? Kółeczko, no. Co to jest? To są chyba czechosłowacki. 20 halerzy czechosłowackich. 20 albo 10, nie? No to jest taki zobacz, okres międzywojenny, nie? Młody trafił, patrz w jakim stanie. No ty piękny. Jeszcze lepszy niż ten mój. No, a ja trafiłem z złamanego. Ja? No. Czekaj. Kurczę, mam pora dziwnych rzeczy. Co to jest? Jakiś kranik? Coś, nie wiem. Generalnie nie. Ciekawego, nie? Ale... Skoczyłem klamentę. Dugnięte on jest taki. Dużo w cieplu. Długo czasu. Ja miałem guzik. No. Miałem guzik taki też. Coś tam o, jest na nim widać. To jest ten guzik? Nie, coś tam jest no, na nim. No, to fajne. Guzik, no. Coś tam jest. Zdobienia są. To jest klamerka. Też jest zdobiona. Pół... A, jedynka to jest, nie? No, jedynka trafiona. Jedyneczka, no. Kurczę, ale ucięto. To już jest klamerka. O. I są zdobienia, no że jakoś po szlagu, nie? Mhm. Niestety po szlagu. Tam zaczął wychodzić medalik mi fajny. Fajną plombabą. Tu jest jakiś zawias, a tu jest fajna plomba pocztowo chyba. Tu jest coś, nie wiadomo co. Coś tam jest. I tu jest chyba pocztowo, bo jest trąba. No. Fajny, w ogóle fajny bicie, fajnie widać, nie? Czekaj, to jest chyba ten, nie? Pokrętło, nie? Z lampy naftowej. Tak mi się wydaje. Z lampy, no. No, możliwe. Albo z zegarka. Albo z zegarka, no. Medalik jest taki. Fajny, bo ma jeszcze boczne zapięci. Nie mam go przeczyszczony. Dziękuję za prezent. Tu i z jednej dziury z tym medalikiem, że wyciągnę jeszcze takie coś. Mało, mało co widać, ale na pewno stary. Stary, stary. Grubaśny. Piękny. To czasami tak jest, nie? Czasami wyjdzie taki stan, że no jest piękny, nie? A czasami nie wiadomo co to za moneta. Takie od razu do klaserka, nie? No. No, a z trupa to już się nic nie zrobi. To nic nie będzie. Nie wiem właśnie czy to guzik jest nawet ty. No może. Może. Coś tam. Coś tam, coś było, tam no. Było. Kiedyś coś tam oddajemy było. Oddajemy medalik coś tam i lecimy będzie. Dalej. No pewnie. To jest szał. Odważnik monetarny. No mega, mega. Gdzie tutaj ta grudka jest? Tu leży grudka.
dopieszczę go troszeczkę. No, no to chwilę nie chcę go bardzo molestować. Ale jest odważniczek piękny. Młody coś tam zolą, coś młody coś ma. Grzesiu dzwonił? Ja mam ten. Odważnik monetarny mam. Co? Odważnik monetarny. Odważnik monetarny? No. Grubo. No, bardzo grubo. Mistrzostwo. Grzesiu powiedział ten. A to będziemy go dać po tym zresztą. No, bo na razie jesteś na wizji. Kurde, i patrz, nadepnąłem? A, pewnie zdeptałem grudkę. Coś tu jest, no. Ty fajny. Bardzo fajna rzecz. Congratulations. Super, cieszę się, kurczę. Masakra. No, są fajne. No i przylazłem tutaj na te trawy na sam koniec. No jest monetka w pięknym stanie. To są, nie wiem, czy dwa krajcary, czy dwa halerze. To są chyba dwa krajcary. Bo halerze są te węgierskie z tą koroną. No, ale ładny stan monetki. Co z tą ostrością? Fajnie, fajnie. Tyle kościół? Tak wygląda. Czekaj, czekaj, nagram, później ci pokażę. Tak. Widzisz, jest czechosłowacki ten lew. Moneta na pewno jest żelazna w środku, a tutaj jest powleczona, tylko dlatego tak spuchła. Pewnie 10 halerzy. I to pewnie ma mniej więcej jak z 15 lat. Jakaś katedra jest czy coś. Pokaż, no jest to podobno do tego, to te jedynki, co ja znalazłam, nie? To jest chyba to ta duża moneta, tylko w stanie agonii. No, pewnie krajcarek, no. Tragedia, no. Jeszcze guziol wyszedł, co z orzełkiem. Z orzełkiem? No, ten. Ten? Ten. Bo nic nie widzę. Nic nie widzę. Coś tam jest. Jakiś tam pewnie austro-węgierski. JA23, takie działko. Jak się nazywa? JA23. To jest działko. Ja cię nie mogę. Łucha z samolotu. Ale bysior. To zbite, nie zbite? Wyczyszczę. Zbite, na pewno zbite. No, łucha zbita, także nie ma problemu. No i fajnie, że cała. No kurczę, kawał łuski. Tu minimalnie musiałem ją skrobnąć. Ko, mistrz, ale to jest nic. Pokazuj. Marcin ma fanta. Jakiś uchwyt. Fajny, bo zdobiony przynajmniej. Piękny. No. Co mi dalej kopać? Fibulowaty. Uchwyt fibulowaty. Ja zaraz zacznę wymyślać nazwy. Tak jak mega. Z bombą, nie? Piękny strzał. Kolejny ciekawy fancik u mnie. Też była jakaś przypinka. Maćka fanciory. 10 halerzy populares. Takie tutaj w domu gdzieś leży.
Guziol? No. O, fajne. Tu jest ten fenol, co ci wcześniej mówiłem. No, fenol cesarstwa. Najciekawszy. Ale bity w aluminium. Ale zażarty. Wow. Piękny guziolek. Mega. Fajnie. Jeszcze zgnitek taki pogięciony. Fajnie, fajnie. Jeszcze godzina i będziemy kończyć. I tak dzisiaj mega wyszło. Co? No i teraz piękny fant Oli. Czekajcie, bo odwrotnie trzymam. Guzik pocztowy. Austro-węgierski. Znalazłam tego. Mikroważnik. Tak, mikroważnik. Mam jakoś pieniądze większego, ale... No, ty masz tatę, ja mam dziusia. Ja mam odważnik monetarny. O, właśnie. Ja mam dziusia. Wylizaj go ładnie. Co było, wiesz? Fuj, świntu. Widać, no. No, mi do łapy, bo inaczej to... To jest krajcar, tak? Krajcar, no. Jeden krajcarek. To jest właśnie te 1700... 60... To jest 60 chyba 8 albo 3. Może być. No, poczuję właśnie. O, moneta. Patrz, no, to są grube, nie? Patrz, jak ona jest ładnie też zdobiona na rancie. Jest, jest. Piękna. Jeszcze mam mikrusa, widzisz? Piękna. Ja ci powiem, że od jakieś, nie wiem, pół godziny to mam biedę. Coś nic? Odcięło mi. Nic? Nie? Chyba te dwójeczka. Mhm. I taki mikrus, guziczek. Coś tam jest na nim, no. No, guziczek piękny. Super. Kurczę, jak to jest, patrz, w porównaniu z tymi. To zobacz, ile Ola ma to. Monet? Monet wszystkiego. Odważniki jakieś, kurde, tam jest wszystko. To też ma dużo, ale no. Plomby głównie, wiesz. A plomb młody ma chyba ze 30. No, no i trafił mi się jeszcze ładny. To jest halerzyk. Nie krajcarek, tylko halerz. No i my już praktycznie robimy fajrant. Młody wysypuj śmieci. Tutaj jeszcze prezencik. Mówię, muszę nagrać. Piękne monetki od Marcina. Dzięki wielkie. Mówiłem, że taką dzisiaj będę szukał. No i nie znalazłem. Sama przyszła. W kieszeni się znalazło. Czekaj, spróbujemy. Spakuj. No i będziemy się rozkładać z podsumowaniem. Kurde, słaby już jestem. Trochę po tych górkach się połaziło. Trzymaj, majster, to jest do ciebie. Dzięki wielkie. Dzięki. No i trzeba to pokazać. Jezus, co to taką muskę znalazł? Ja. Fajna? Podoba ci się? Tak. Sama do twojego czołgu. Ten. Także podsumowanko. Zacznę od Marcina. Kurczę, słońce świeci z tej strony. O tak, jak zrobię cień, to będzie lepiej widać. Tutaj fanciki młodego.
masa, masa plomb i guzików. No te fajniejsze fanty, fanty nagrane. Tutaj Oli. No wiadomo, że jak się doczyści, to coś się z tego fajnie wybierze. A to jest chyba arseniak, nie? No, arseniaczek, tak. Smacznego. No i moje na końcu. To najfajniejsze. To tutaj tak w kubce. Super. A jeszcze guziczek i medalik. Rzeczy takie, można powiedzieć, wyglądające na brąz. No i tak to wygląda. Ile byliśmy godzin? Która godzina? Ponad 6 godzin. Ponad 6 godzin taki urobek. Zapomnieliśmy nagrać pożegnania, można powiedzieć. My się pożegnaliśmy z Marcinem. No i bardzo fajny gość, super, super wypad. Pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy małżonkę Marcina. Dziękujemy, że go puściła z nami, nie? No. My już prawie w Opolu. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Także miłego wieczorku, miłej niedzieli życzymy jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka.